pierwszą sobotę czerwca Muzeum Kolejnictwa przygotowało dzień pełen wyjątkowych atrakcji. Muzeum zamienione zostało w wielką scenę, na której zrekonstruowane były najważniejsze wydarzenia z jej historii. Festiwal zabytków techniki pomimo nieciekawej pogody odbyły się wszystkie sceny. Moim zdaniem najpiękniej wyszła scena otwarcia linii kolejowej na dworcu, na stacji kolejowej w Jaworzynie Śląskiej, ponieważ tak jak mówiłam, mimo pogody pojawili się wszyscy oficjele w eleganckich strojach z epoki. Był obecny pan burmistrz Jaworzyny, wszyscy urzędnicy z Jaworzyny, a także pan starosta Zygmunt Worsa oraz przedstawiciele PKP Nieruchomości. Próbę pobicia rekordu Guinnessa również można zaliczyć do udanych. Próba bicia rekordu Guinnessa. Dopiero na galę parowozów 21-22 września zgłosiliśmy to, bo to zgłasza się do Anglii i tam będzie dopiero wtedy, po zatwierdzeniu będzie bity rekord Guinnessa. Teraz była to tylko próba, ale dzieci bardzo się cieszyły, dostały nagrody po tej recytacji. Wszystkie bardzo pięknie wyuczyły się lokomotywy Juliana Tuwima. Impreza była udaną imprezą. Wszystkie grupy rekonstrukcyjne przyjechały. Przyjechały grupy z Namysłowa, z Kołobrzegu, ze Świdnicy. Także była bardzo to udana impreza. Choć pogoda nie dopisała, festiwal cieszył się dużym zainteresowaniem.